Dzięki. Doskonały pomysł. Peppa i Delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dormez bien. Dormez bien? To po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonnez-les matines. Francuska kołysanka Delfiny uśpiła wszystkich. Delfina poszła z Pepą do przedszkola. Madame Gazelo, to jest moja francuska przyjaciółka Delfina Osiołek. Bonjour. O, bonjour, Delfino. Delfina śpiewała mi wczoraj bardzo ładną francuską piosenkę. Może nauczymy ją śpiewać po angielsku? Nauczmy ją śpiewać ding dong. Tak, zaśpiewajcie mi piosenkę ding dong. Pomoże mi w nauce angielskiego. Dobrze. Niech płynie ta pieśń, skoro dzieci tak chcą. Raz i bim, raz i bam, raz i bom. Bom, bim, bum, bim, bom, bim, bim, bom, bikli, bakli, bum. Bom, bim, bum, bim, bom, bum, bim, bom, bikli, bakli, bum. Dobrze, nauczyłam się kilku nowych słów po angielsku. Bim, bom, bingli, bungli, bum. O, gdzie jest miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Tato, zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo, na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatoś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Powiedz mi, jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Mama świnka rozpakowuje zakupy. Gdzie idziecie? Idziemy rozwiesić zdjęcia misia Teddy'ego na drzewach. O! Tato, poczekaj na mnie! Dlaczego chcesz rozwiesić zdjęcia na drzewach? Wszyscy, którzy zobaczą zdjęcia misia, dowiedzą się, że zaginął i pomogą go odnaleźć. O! To jest Teddy w łóżku. A to Teddy w naszej kuchni. A te zdjęcia zrobił George w supermarkecie. O, miś Teddy! Już wiem, gdzie on jest. O, witaj. Mamusiu, czy wiesz, gdzie się podział miś Teddy? Tak, schował się w torbie z makaronem i pomidorami. Peppa pokazuje całej klasie zdjęcia Teddy'ego. Nie byłam pewna, czy misia Teddy'ego spotkają u mnie interesujące przygody. Ale na szczęście mój tatuś zgubił go w supermarkecie. Odnaleźliśmy go potem w torbie z zakupami. To bardzo ciekawe przygody. Tak, bardzo. Madame Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Peppo. Joasia chorowała. Ojej, wszyscy dorośli zarazili się kaszlem Pedra. Tu doktor Burymiś, słucham. Tu świnka Peppa. Wszyscy dorośli zachorowali. Nic się nie martw, Peppo, już jadę. Witam państwa. Widzę, że zaraziliście się kaszlem. No dobrze. A teraz po kolei otwieramy szeroko. Smakuje jak stare brudne skarpetki. Dzień.
Dziękujemy, że się pan nami zajął, doktorze Misiu. A kto się panem zajmuje, kiedy jest pan chory? Nikt nie musi się mną opiekować. Ja nie choruję. Ojej, doktor Miś zaraził się kaszlem Pedra. Nic mi nie jest. Do widzenia. Do widzenia. Biedny doktor Miś. Jest chory i nie ma się kto nim zaopiekować. O. Kto to może być? Dzień dobry. Przyszliśmy się panem zaopiekować. Tu mamy owoce. Nie. I miękką poduszkę. A tu mamy lekarstwo. Nie. No, smakuje jak marmoladowy jogurt przyprawiony szczyptą starych skarpetek. A ja mam piosenkę, która poprawi doktorowi nastrój. Niegrzeczny tatuś! Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik, czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej! Wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Me! Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosaur! No! Zobaczcie, znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Pewnego razu była sobie mała czerwona małpka. O, wykąpała się, umyła ząbki i poszła do łóżka. Nie, wskoczyła do rakiety kosmicznej i poleciała na księżyc. Urządziła sobie piknik z dinozaurem, nurkowała w głębinach mórz. Wspięła się na najwyższy szczyt. To był pracowity dzień. Koniec. Jej! Jeszcze raz! Możemy ją wypożyczyć i zabrać do domu, Pepo. Ale ja wybrałam sobie tę książkę albo tamtą. Możesz wypożyczyć 3 książeczki, Pepo. Hurra! Tylko nie zapomnij zwrócić ich w terminie. Dobrze, pani Królik. I ty także musisz pamiętać o terminie oddania książki, tato świnko. Przypilnuję, żeby tata pamiętał. Tak, Pepo. Wierzę, że przypilnujesz. Papa, Suzy, przyjadę po ciebie. Szybko, Suzy. Za jakiś czas. George, Richard. Przyjechała siostra Suzy, a siostra Suzy mówi, że to nie jest dzika kraina dinozaurów, tylko szpital. A w szpitalu musi być cicho, czysto i porządnie. Pokój już nie jest krainą dinozaurów, tylko szpitalem. Jestem bardzo ważnym doktorem. O, ten dinozaur na pewno jest chory. Zgadzam się, doktorze. Ma wyjątkowo niezdrowy zielony kolor. Musi szybko iść do łóżka. A ten dinozaur też jest chory. Zrobił się za bardzo purpurowy. Tak, pani doktor. On też musi położyć się do łóżka. Dinosaur! Dosyć. W szpitalu trzeba zachować ciszę. Pokój już nie jest szpitalem. Teraz to stacja kolejowa. Nie, nie. Po krainie wróżek nie jeżdżą pociągi. O, teraz pokój jest krainą wróżek. Tylko bardzo ładne rzeczy mogą być w krainie wróżek. Dlaczego płaczecie, chłopcy? Richard i George chcą się bawić w dinozaury i pociągi. A my wolimy w szpital i krainę wróżek. Widzę, dzieci, że deszcz przestał padać. No i? No i
Pobawicie się wszyscy na zewnątrz? Ale oni lubią zabawy dla małych chłopców, a my zabawy dla dużych dziewczynek. A po deszczu co zwykle jest w ogrodzie? Lubią to chłopcy i dziewczęta. Błotne kałuże! Oj! Telefon dziadka świnki wpadł do wody. Mówi babcia świnka. Halo? 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 Musimy jakoś inaczej przesłać babci wiadomość. A? Wiadomość dla babci. Poli może polecieć do babci. Doskonały pomysł, Peppo. Nauczę Poli, co ma powiedzieć babci. Dziadek świnka mówi... Dziadek świnka mówi... Pomocy, pomocy! Pomocy, pomocy! No i widzicie? To łatwizna. Dziadek świnka mówi... Łatwizna. Głupie ptaszysko. Głupie ptaszysko. Witaj, Poli. Dlaczego tu przyleciałaś? A? Dziadek świnka mówi... Co powiedział dziadek świnka? Ty głupie ptaszysko. O! Pomocy, pomocy! Wielkie nieba, dziadek potrzebuje pomocy. Dziadku psie! Witaj, babciu świnko! Dziadek świnka potrzebuje pomocy. Proszę, popłyńmy do niego. Madam, cała przyjemność po mojej stronie. Hurra! Ahoj tam! Potrzebujesz pomocy, kapitanie? Może... Czy chcesz, żeby moja stara zardzewiała łajba uratowała cię, dziadku świnko? Tak, poproszę, dziadku psie. Łap, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Babciu, czy Poli przekazała ci, że potrzebujemy pomocy? Tak, Poli to bardzo mądra papuga. Biegnij, tato świnko! Uda ci się! Dalej, autobusiku! Uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do Zamku Wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Jaki piękny, ciepły dzień. Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody, wody. Tata świnka dobiegł do supermarketu. Jest zmęczony i bardzo chce mu się pić. Popatrzmy przez teleskop. Chyba widzę tatusia. Teleskop sprawia, że wszystko doskonale widać. Oj, nie biegnie zbyt szybko. Tata świnka dotarł do warsztatu dziadka psa. No, to tyle. Nie pobiegnę dalej. Tata się zatrzymał. Chyba ci gorąco. Potrzebujesz czegoś, co cię ochłodzi i doda energii? Weź lodowego lizaka. Bardzo dziękuję, dziadku psie. To miłe. O, osa. Sio, sio, odczep się, mały owadzie. Osa chciałaby spróbować lizaka taty świnki. Nie, nie dam ci, to mój lizak. Tatuś znowu zaczął biec. Bardzo szybko. Hurra! No, zostaw mnie, zostaw! Możesz się zatrzymać, tato świnko. Mamy wystarczającą ilość pieniędzy na naprawę dachu. Tata świnka pozbył się osy. Dum, 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 da, 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 da. Hej, witaj, Pedro. Chyba źle się czujesz. Czy chciałbyś kierować pociągiem? Tak, bardzo. Nasz pociąg na po torach będzie dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. To semafor. Tak, jest na naszej liście. Hurra! Dzieci zaznaczają semafor na liście ćwiczeń. Semafor zatrzymał pociąg, aby mógł przejść ktoś bardzo ważny.
pani kaczka z przyjaciółmi. O, wjeżdżamy do tunelu. Och, nic nie widzę. O, jesteśmy w tunelu. Tunel to ostatnia pozycja na liście ćwiczeń. Hurra! Koniec trasy! Koniec trasy! Wszyscy wysiadamy! Madame Gazelo, jak teraz wrócimy do domu? O, Pepo, stąd wyruszyliśmy! Pociąg zatoczył ogromne koło. Bilety, proszę! A? Pedro znowu zgubił bilet! A? Pedro, proszę oddaj mi czapkę. Tu jest bilet Pedra! O, znalazłem mój bilet!